Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000. Przypomnę tylko, że aktualnie trwa sprzedaż do kursu Szachowy Ekspert. Można nabyć ten kurs do 28 czerwca do godziny 22. Radzę się zapoznać i polecam przede wszystkim zapoznać się z ofertą. Jest to największy kurs szachowy w Polsce, jeżeli chodzi o poziom od około 1600 do poziomu co najmniej kandydata na mistrza, jak nie troszeczkę wyżej. Jest tam ponad 435 lekcji i 55 godzin czystego materiału, konkretnego materiału. Zapraszam serdecznie, podepnę linki w komentarzu oraz w opisie filmu. Można dołączyć jeszcze przez najbliższe 6 dni od tego momentu. Moi drodzy, zapraszam w tym momencie do gry, do analiz, do omawiania planów. Wyszukuję sobie w tym momencie przeciwnika i za chwilę mam nadzieję, o, już go mam. Jest mistrz krajowy ze Stanów Zjednoczonych, D4, G6. No dobra, skoro jest G6, to zagrajmy sobie E4. Jest goniec na G7, może C3, tak? Często teraz grają ludzie i wyprowadzają sobie gońca na D3 i wyprowadzają sobie skoczka na F3, robiąc roszadę. Okej, podoba mi się ten sposób. Może zagram H3, żeby nie wpuścić gońca. Posunięcie C5. Dobra, myślę, że tego pionka po prostu zbijemy, zrobimy roszadę i będziemy grać symetryczną, dosyć symetryczną strukturę. Goniec na E3. Od razu tego pionka będziemy atakować. I takie typowe zagranie A4, żeby łapać przestrzeń na skrzydle. Myślę, że tutaj będzie za chwilę jakiś atak, więc trzeba się tym na pewno zainteresować, ale wprowadzę sobie skoczka, żeby on miał tutaj opcję na C4, ewentualnie na B5. Tutaj będę chciał prawdopodobnie wstawić hetmana na E2, wieżę na E1, tego pionka trzeba będzie obronić. Dobra, ten skoczek będzie chciał pójść sobie tędy. To jest w sumie dobra informacja dla mnie. Teraz tak, ten skoczek będzie chciał zagrać tutaj. Jest taka opcja oczywiście. Teraz się tak zastanawiam bardzo głośno, czy nie zaproponować wymiany hetmanów. Tak zrobimy, spróbujemy. Goniec C2. Goniec C2 może w sumie wyglądać dziwnie. Zagramy sobie teraz hetman na E2, żeby tutaj pilnować tutaj. Zawsze jak jest A5, goniec A6, to skoczek wchodzi na B5. Wszystko się dobrze trzyma. Przede wszystkim pozycyjnie. Po takim ruchu jak skoczek H5 będę chciał chyba zagrać G3. Tutaj mi się wydaje, że wymiana ciężkich figur będzie na moją korzyść, więc zaproponuję to przeciwnikowi. Bierze D1, ale też nie możemy oczywiście odstawać w tyle, jeżeli chodzi o rozwój figur, więc wieża D1 jak najbardziej się narzuca. Tutaj standardowo goniec na E2 powinien stać, ale hetman zachowuje się tu na pewno dobrze. Teraz fajnie byłoby wstawić skoczka na pole D5. To się na razie nie uda, ale dobra, jest opcja taka, że sobie wymienimy wieżę. I teraz zastanawiam się bardzo poważnie, ale zaraz, mogę zagrać tak, tylko że dostanę taki ruch nieprzyjemny. Może skoczek D2. Skoczek D2, żeby bardziej bronić pionka. Może ustawić sobie pionki w ten sposób, znaczy bardziej chodzi mi o to, żeby skoczek nie wleciał na pole F4, więc G3 będę chciał ustawić. No i mamy taką typową, no powiedzmy końcówkę już chyba trzeba powiedzieć, gdzie będzie decydowało zrozumienie pozycji i co i jak. Na pewno mój plus polega na tym, że pionek C3 broni centralnych pól. To jest ważne. Hetman D7, już widzę o co chodzi. Bo jak zagra tak, ja nie mogę zagrać tu, bo pionek na H3 poleci, więc rozpatruję król H2, ale hetman też patrzy w tą stronę, chociaż goniec broni, dobra. Więc król H2 rozpatrzę sobie bardzo szybko, żeby po takim posunięciu mieć ruch G3, czyli trzeba próbować zapobiegać ruchom przeciwnika. Tak grał Anatolij Karpow niegdyś i grał niezwykle bardzo silnie pozycyjnie. Dobrze, skoczek się przerzuca. Tak się teraz zastanawiam, czy goniec na B3 nie jest najlepszy. Znaczy, najlepszy, nie wiem, czy jest najlepszy, ale podoba mi się, bo goniec na A2 może sobie tutaj nieźle szarżować. Skoczek będzie chciał iść tędy. Pełna zgoda. Spróbujemy chyba zagrać coś w tym stylu. Bo po wybiciu ja będę mógł sobie fajnie zbić to pionkiem. Tak sobie zakładam taką opcję.
Jeżeli nastąpi F5, chociaż teraz nie może, ale w przyszłości, to mam oczywiście ruch F3. I też muszę zwracać uwagę, że po takim ruchu muszę zagrać G3, żeby mi się nigdzie tutaj skoczek nie wplątał. Dobra, jest taka opcja, że mi tutaj... Aha, będzie chciał zagrać tak. Słusznie. Więc wrócę sobie gońcem na C2, żeby zagrać na D3 ewentualnie. Znaczy... Bo skoczek może zagrać teraz tutaj i on będzie mocno naciskał na tego skoczka, bazując na związaniu właśnie, ale mam na szczęście opcję gońca na D3, więc to będzie się chyba dobrze trzymało. Póki co, no próbuję zapobiegać jego posunięciom. Teraz F5, znaczy F5 no to oczywiście bicie może nastąpić, ale zastanawiam się, czy bicie jest dobre. W ogóle po F5 możliwe, że trzeba grać F3. Jak tak, to uciekam. No i będę tutaj ładnie bronił. Dobra, poczekamy sobie. Przeciwnik się będzie skupiał na skoczku B5. Manewry przede wszystkim. Trzeba też zapewne kontrolować tutaj czas. Jedno jest pewne. Gość nie gra silnikiem. Tak, wiem, że troszkę już jestem przewrażliwiony w tym punkcie, ale też jesteście czujni. W komentarzach piszecie często, że właśnie cheaterzy się pojawiają. Tutaj gość gra czysto. To widać, ewidentnie czuje, że gra czysto, więc jest spoko. To jest plus, że można spokojnie zagrać sobie z człowiekiem. Dobra, jest taka opcja, więc G3 trzeba zagrać, ale zaraz, skoczek F4, bicie. Wszystko się zgadza. Ewentualnie skoczek D4, jest taka opcja również, bo po biciu i biciu jakimkolwiek pionkiem, ten goniec, aha, nie jakimkolwiek, tutaj to ucieknę. Tak. Gość nie widzi takiej ewentualności, jak widzę teraz w tym momencie. Dobrze, tutaj będzie opcja. Aha! Ale spryciarz! Hetman F1 zatem. Hetman F1, żeby bronić tu na H3. Znalazł mi kolejną opcję i kolejną słabość. No, brawo dla ciebie. Powiem szczerze, co to za pozycja? Muszę uważać na F5. Skoczek. No dobrze. Teraz zaplanuję sobie skoczek na C4, żeby na przykład wycofać gońca, wstawić skoczka tu i próbować ładować się na D5. Będzie to trudne, ale będzie to jakaś opcja. Oczywiście A6 może mnie odstraszyć. Tutaj bicie wstępem nie działa. Działa, bo mogę tam odbić. Dobrze, i teraz tak. Myślę, że odejście gońcem na C1 będzie fajne, bo goniec tutaj nie jest mi teraz potrzebny. A zwalniam miejsce skoczkowi na E3 i będzie opcja zagrania na D5. Tylko, że jak skoczek E3, to skoczek G5 i tu będzie dobra opcja dla niego. Więc i jeszcze będzie mi tutaj atakował. No właśnie. Muszę na to bardzo uważać. Teraz tak, zastanawiam się, co zrobić, bo tutaj takiego ruchu nie mogę dostać. Znaczy tak, jak przerzucę skoczka, to on mi tak zagra. Ale wtedy mogę zagrać tu. Będę tam groził. On hetmanem tu, ja tu. No nie, no niczego nie zdobywam. Ale moment, bo jak zagram tak... On tu, ja H4. Jak on się właduje hetmanem, to ja to wymienię. I będzie miał problem ze skoczkiem, ale on może dać szacha. Ja tutaj. Dobra. Zagramy. To znaczy, nawet po takim ruchu zawsze mam takie posunięcie, w razie czego. Ale mam też takie posunięcie. O właśnie, skoczek G5, skoczek G4 są dwie groźby, zbicia tutaj i zbicia tutaj, więc on będzie musiał jakiś taki typu ruch zagrać hetman E7, ale mój skoczek potem nie będzie miał też za dobrej drogi chyba ucieczki, chociaż F3, no nie, przerzucił się, czyli boi się tutaj bardziej tego zagrania, ok, boi się bardziej niż ja. Zatem chyba tak muszę zagrać, bo atakuje od razu pionka. Tutaj goniec będzie musiał prawdopodobnie wrócić. Bardzo poważnie się zastanawiam teraz nad hetman D3, bo tam jeszcze pionek będzie wisiał.
Gram Hetman D3. Ta wymiana może być całkiem okej, okay, bo ucinam tutaj atak, a po wymianie będę atakował pionka i będę miał też wejście fajne na D6. Więc wydaje mi się, że to jest ok. Skoczek zawsze się może przerzucić. No i walka czterech lekkich figur w końcówce, moi drodzy. To jest rzadki widok. Na pewno rzadki widok, jeśli chodzi o końcówkę. Cztery lekkie figury. W ogóle wymieniliśmy wszystkie ciężkie figury i lekkie zaczęły grać. No i teraz tak, jak taki ruch zagra gość, to jest goniec na skoczek na D6. Atakując gońca, będę atakował potem też pionka. Te skoczki moje będą miały naprawdę dobre opcje do gry. Na taki ruch muszę uważać, chociaż on teraz nie działa. Ha, jest skoczek C6. Ok. Myślę, że coś takiego muszę zagrać. Myślę, że tak. Król do centrum się zawsze bardziej tutaj przyda. I teraz tak. Bo jak zagram sobie tu i on zagra tu, to będę miał już opcję taką. Więc następnym moim planem jest skoczek E3, ale muszę uważać też na goniec H6. Jakoś muszę go tutaj poszukiwać. Może skoczek tu, skoczek tu. Chociaż skoczek B5 jest taki, taki bardzo ciekawy. Aha, tak mi zagrał. Dobra, tak. Aha, goniec H6 ma. To znaczy, no nic się nie dzieje tutaj. Ma goniec H6. Ale nie zagrał. Nie zagrał gońcem. Czy taki ruch ma rację bytu? No tak, tu, para gończy. Nie ma się nad czym zastanawiać. Skoczek D5. Po prostu wywieram presję. Czy to coś daje? Liczę tylko na to, że on to wybije. Dostanę parę gońców. I będę zadowolony. Nie wybił. Słusznie chyba. Jak on może mi tutaj to wypędzić? Skoczkiem tutaj będzie chciał zagrać zapewne. A ja mogę tak w ogóle teraz zagrać. Mogę też tak zagrać. No przecież. Będę mógł zbić tego gońca. On skoczkiem prawdopodobnie będzie musiał... Ła, tego nie widziałem. Przyznaję się bez bicia, tego nie widziałem. Jakbym drugim skoczkiem zagrał, nie byłoby problemów. Aj, szkoda. Tym powinienem zagrać, nie puszczając gońca. Nie widziałem goniec B3. No jakbym widział, to bym tak nie zagrał oczywiście. No to teraz będę miał problemy. Będę miał problemy. I to spore. Stracę po prostu pionka. No dobra, ale powalczymy. Poszukuję go teraz tak. Nie, zaraz, może tu zagrać, a potem tu. Dobra, skoczek D6. Skoczek D6. Liczę na to, że on zbije się, pośpieszy, ja zagram tu. On może też goniec F8, to widzę. Po goniec F8. Chodzi o to, że też taki ruch mam ciekawy. Z obroną, z atakiem. Ależ te figury się tutaj plączą. Chociaż jak on zagra tak, zastanawiam się nad skoczek E8. Bo jak odejdę skoczkiem z D6, to on mi zagra C4 i będzie klops mały. Tak, o jeżeli on zagra tak, to ja muszę skoczek E8 zagrać szybko. Bez dwóch zdań. Jak on wymieni, to wymienię i tu będę atakował. Wprawdzie on się obroni, ale będzie jakaś tam... No... Pionka może i tak zdobyć bez problemu, ale musi liczyć, czas leci. Skoczek D6. No on musi liczyć taki ruch, bez dwóch zdań. Ten ruch jest dobry według mnie, znaczy najlepszy w tej pozycji według mnie. A jednak, to goniec na C4 i tutaj atakuje. On skoczek tutaj, no dobra, no wiem, że mnie masz, no. Znaczy ja wiem, że tego pionka zdobyłeś. W sumie to i dobre chyba dla ciebie. Bo chciałem tu zagrać, ale goniec ucieka, więc spróbuję najpierw, żeby on mi wymienił tego gońca. Spróbuję go złapać. Znaczy teraz taki ruch będę chciał grać. Jeżeli tak, to oczywiście wracam. On może B5? No może. No tak, zagram. Co? C4? Żeby mi się tylko ten skoczek nie zaplątał, tak patrzę. Ok, no wracam. B5 pewnie. Chodzi o to, że jak on zagra B5, to ja będę mógł tak zagrać i będę atakował tego pionka. On też musi liczyć. A jeżeli zagra A5, nie zagrał A5, chwilunia.
A ja nie mogę wziąć teraz pionka. Mogę i to nawet chyba skoczkiem. Czy skoczkiem będzie dobre? Tutaj wisi. A, on zagra goniec F8. Ja wtedy tu. Dobra, muszę zbić gońcem. Jak on tutaj, to skoczek E8. I zdążę obronić pionka na E4. Ok, skoczek E8, broni pionka na E4. Oczywiście jest F5, ale zawsze po odejściu zostanie z dublowanymi pionkami, więc to nie będzie jakaś krzywda. Przynajmniej pionka odzyskałem jednego. Ależ skomplikowana pozycja. Myślę, że po prostu F3 w następnym ruchu. Muszę uważać, co on kombinuje. Tutaj skoczki się bronią same. Znaczy on może mi zbić tu, czy mój skoczek wyjdzie? Wyjdzie. Myślę, że tak. Chociaż zastanawiam się teraz, czy nie obronić pionka na D3. Na E4, sorry. Myślę, że... A może w ogóle tutaj zagrać? Czy i spróbować wymienić białopolowe gońce, bo to też jest jakiś sposób tutaj. No dobra, spróbuję to zrobić. Tu nic nie grozi, goniec B5, tak. No bo jak zbije mi tutaj, to ja mogę tu zbić, ewentualnie zbić też tu. Można się zastanowić nad różnymi opcjami. No dobra, moi drodzy, 2 minuty na zegarze, 2 minuty na zegarze. Co się teraz wydarzy? Bicie i teraz tak, muszę zbić skoczkiem, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, ale to też nie jest najgorsze. Oczywiście skoczek C6 może rzucić. Mam parę gońców, to jest bardzo ważne. Zyskałem parę gońców. On chce mi złapać skoczka. Nie da rady tego zrobić, dlatego że ja mam skoczek C7 i skoczek na D5. W ogóle skoczek D5 teraz jest kapitalny. Będę atakował gońca i atakował pionka. I goniec białopolowy spełnia kapitalną rolę w tym momencie. I on nie ma jak pionka obronić, bo nie może skoczek D7. Mam go, bo zagram tu. Nawet jeżeli goniec D6, skoczek D5 i tego pionka biorę. No dobra, jesteś mój. To znaczy tak, jesteś raczej mój. Słuchajcie, ranking 2228 rośnie. Dobrze, ten speedrun, mam nadzieję, że się będzie zbliżał do końca. Będziemy walczyć tu ewentualnie z cheaterami, oby nie. Skoczek D5 bez dwóch zdań. Aha, on ma obronę jeszcze. Dobra, ma obronę. Ma obronę, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, tutaj się to trzyma, on tu będzie coś chciał kombinować, w porządku. Pytanie, czy iść tam? Myślę, że trzeba grać F4, próbować tutaj otwierać grę. Jak mamy parę gońców, to próbujemy otwierać grę. On zagrał F6, słusznie. Król do centrum, im bliżej król, tym lepiej. On również królem podskoczył wyżej. No i teraz pytanie, a myślę, że goniec na E3 z opcją B4, bo tam na B6 będziemy atakować, tylko skoczek jest tutaj dosyć groźny. Zastanawiam się, czy król E6, no właśnie, zagrał królem. Jak zagram tutaj, no mogę trochę pomanewrować, mam na to przestrzeń zdecydowanie. Zagram H4, on sobie królem czmychnął, spoko. Czy H5 będzie adekwatne tutaj? No nie wiem, może zagram w ogóle goniec na F2, żeby mieć opcję skoczek na E3 i skoczek C4, coś takiego. Skoczek w ogóle na D5 stoi kapitalnie, więc ciężko go ruszyć stąd, ale pozwalam sobie na taką opcję goniec F2 wyczekać, wyczekać gościa. No właśnie, zobaczcie, podstawka. Jak dobrze patrzę, to jest podstawka, więc pionek skubnięty. No i o to chodzi. Chodzi o to, żeby przeciwnika troszeczkę przytrzymać. Poddał, moi drodzy, słusznie. Słusznie, bo to już jest przegrana. Od razu zerknę sobie analizę. Jak to wyglądało? Myślę, że względnie dobrze ta partia wyszła. Wybicie, wybicie. To jest kwestia po prostu tego, co chcieliśmy sobie zagrać. Skoczek A3, E5. Chyba E5 nie powinien grać. Właśnie czarne, jak nie mają, nie muszą grać E5, to może nie powinny, bo zawsze pole D5 zostaje. Goniec C2, Hetman. Troszeczkę inwencji twórczej, wymiany. Tak. Pytanie, czy tam nie było żadnych błędów? Wydaje mi się, że nie, ale komputer mi to szybko, szybko zweryfikuje. Goniec wrócił. Nie ma błędów. Jest G3. No właśnie, był błąd. Tak jak mówiłem, skoczek z C na D4. To posunięcie powinno być wykonane po tym ruchu. Znaczy, ja tu nic nie tracę, tylko po prostu troszeczkę jakby czarne zyskują przestrzeni. Dokładnie. No to jest jedyny chyba mój mankament. No tutaj trzeba było grać. To, co mówiłem podczas gry również. No zauważyłem, ale to już nie ode mnie zależało, że przeciwnik tak nie zagrał. Tak. Skoczek wrócił. Goniec C. Skoczek z C na D6. Dlaczego tutaj?
Nie mam zielonego pojęcia. Silnik widzi coś, czego my nie widzimy, ale dobra, no przestawianie ruchów, okej, miałem swój plan, więc go zacząłem realizować. Goniec H6 pokazuje, hetman D3, wymiana. No i to jest równa końcówka, wygrywaj równą końcówkę czterofigurową. Pierwszy raz w życiu gram taką końcówkę, nie kojarzę, żebym grał wcześniej końcówkę czterofigurową, lekką. No i tutaj skoczek na C7, no właśnie, nie ten skoczek, skoczek z B na C7, to co mówiłem podczas partii. Dokładnie tak. No bo chodzi o to, że jak zagrałbym tutaj, komputer podpowiada jakiś taki ruch i bicie tu. No i po prostu gramy, nie? Mam parę gońców, on ma zdwojone pionki i jest bardzo dobrze. Poszło inaczej. Okazuje się, że dobrze wykminione. Bicie. Znaczy goniec C4, skoczek. Skoczek B5. Coś lepszego było? Skoczek C8, co? Żeby odbić tu piona. Słusznie. No ale poszło tak. On A6, skoczek C7, on goniec na C. Tutaj się pomylił, bo tak powinien zagrać. Ale cały czas komputer pokazuje remisowo. To jest ciekawe, bez pionka. No wziąłem tu, goniec F8, skoczek, pilnować trzeba. Czy goniec B5 pokazuje? Nie. Każe grać gońcem na przykład na D3, to co też rozpatrywałem. To mi się bardziej podobało, tylko że on się teraz pomylił. Powinien wymienić to wszystko. Zdecydowanie wymiana teraz tego gońca jest lepsza. Dlaczego strategicznie ta wymiana gońca jest lepsza? Dlatego, że pionki są na czarnych polach. Jakby wymienił tutaj, ja bym wybił. On by wymienił tutaj, ja bym wybił. On miał dwa skoczki w takiej, no, półotwartej pozycji, więc lepiej by się tutaj figury czarnych zachowały. A tak mi pozwolił zyskać przede wszystkim tutaj przewagę. Skoczek na D5 stoi jak król. No i co w tej pozycji? Tutaj nic nie widać jakiegoś spektakularnego. Goniec F2. Pozwoliłem przeciwnikowi się pomylić i zagrał skoczek E7. No i po tym ruchu koniec partii. No tak, no bo wzięcie piona kończy partię. No tutaj kompletnie nic czarne nie mogą zrobić. Co ciekawe, w tej pozycji bardzo ciężko też zagrać pewnie coś czarnymi. Na pewno białe mają szansę wygrywać. Takie mam odczucia, już nie patrząc na silnik. Moi drodzy, mam nadzieję, że jedna partia na dziś wystarczy. Że wynieśliśmy z tego coś. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przypominam o szachowym ekspercie, który jest do nabycia tylko przez najbliższe 6 dni do 28 czerwca. Polecam, gdyż jest to przepiękny kurs szachowy, jedyny taki duży w Polsce. O więcej szczegółów pytajcie mnie w mailach lub w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.